Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zasada, witam Państwa. Naszym gościem jest Krzysztof Mejer, wiceprezydent Rudy Śląskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Po 12 latach, w przykrych okolicznościach, w Rudzie Śląskiej zmieni się z całą pewnością prezydent. W czwartek wieczorem zmarła prezydent Grażyna Dziedzic. Ile pracowaliście razem? No pracowaliśmy ponad 11 lat razem, bardzo długo, bardzo była to ciekawa współpraca, bardzo ciekawy okres w moim życiu zawodowym, także odejście Pani Prezydent to ogromna strata nie tylko dla mnie, ale myślę, że dla nas wszystkich, najbliższych współpracowników Grażyny Dziedzic. To tym bardziej przykre, że jeszcze pamiętam, kilka miesięcy temu, to Pamiętne oświadczenie prezydent Dziedzic, yy, tak no, wyjawiające, jakby sedno problemu. Tam wynikało z niego, wynikał z niego pewien optymizm również, yy, yy, prezydent Dziedzic, że uda jej się yy, pokonać tę chorobę. Pamięta pan zapewne te słowa? No Ten optymizm nie opuszczał nas do yy, praktycznie ostatnich chwil. Byliśmy przekonani, że uda się tę chorobę pokonać, ale niestety kwietniowe wyniki badań, które były wykonywane, to tę wiarę trochę podważyły w zwycięstwo nad tą chorobą. No i niestety ostatnie dwa, 3 tygodnie choroba postępowała tak szybko, że no byliśmy zaskoczeni, że właśnie aż tak. Nic nie wskazywało na to, że to się rozegra tak zdecydowanie szybko. Jak pan ją zapamięta, Grażyna Dziedzic, po tych wszystkich latach? współpracy. No myślę, że to są wspomnienia tylko i wyłącznie pozytywne pani prezydent po pierwsze nie była politykiem była społecznikiem była samorządowcem kierowała się w swoich działaniach nie interesem partyjnym tylko interesem miasta mieszkańców zresztą na pierwszym miejscu zawsze stawiała dobro ludzi bardzo była uczulona na krzywdę dzieci to. Jeszcze było następstwem jej pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, gdzie miała do czynienia na co dzień z takimi przypadkami, gdzie dzieci były bardzo krzywdzone, więc pani prezydent nigdy obok takich rzeczy nie mogła przejść obojętnie, zawsze interweniowała, zawsze się angażowała. Trudno przyszło jej znosić krytykę polityczną jej działań. Nie godziła się z tym, nie rozumiała. Dlaczego jest krytykowana, skoro tak dużo dobrego zrobiła dla Rudy Śląskiej? Ja przypomnę, że kiedy pod koniec 2010 roku przejmowała władzę w mieście, Ruda Śląska stała na skraju bankructwa. Pierwsze dwa, trzy lata rządów upłynęły pod znakiem ratowania finansów Rudy Śląskiej. To a, był cały, a całe 12 okres. lat upłynęły właściwie. Na mało komfortowych yy, yy, warunkach rządów mniejszościowych, praktycznie. No, my przyzwyczailiśmy się do tego, że nie mamy większości w Radzie Miasta, że musimy więcej wysiłku wkładać to, by forsować yy, korzystne dla miasta rozwiązania. Yy, więc przyzwyczailiśmy się do tego. To faktycznie był, yy, trudny, trudna, była ciężka sytuacja. Nie jest łatwo rządzić, kiedy nie ma się większości w Radzie Miasta. No ale pani prezydent e, jakoś sobie z tym radziła. Udawało nam się e, przekonywać radnych do kluczowych, strategicznych rozwiązań. To za moment o Wyjątkiem tym... były tylko sesje absolutoryjne, gdzie... I radni... właśnie za moment, za moment o tym również Krzysztof Meyer, e, wiceprezydent Rudy Śląskiej jest naszym gościem. Za sekundę dogrywka w sieci. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia. Już teraz na żywo dogrywka w sieci tylko na Radiopiekary.pl. Marcin Zasada, witam ponownie. Krzysztof Mejer, wiceprezydent Rudy Śląskiej jest z nami po raz drugi Państwa i Pana witamy. Witam. E, pytałem Pana, jak Pan zapamięta Grażynę Dziedzic. Ja, y, obserwując to, co działo się w Rudzie Śląskiej y, przez te trzy kadencje praktycznie, y, mogę powiedzieć, że zapamiętam fakt, że nigdy prezydent Dziedzic i jej ekipa nie mieli y, komfortu spokojnych, stabilnych rządów. Zanim przejdziemy do tego, o czym Pan wspomniał na koniec, to pytanie jest dlaczego, Właśnie z czego to wynikało, że, że nigdy takiego mm, stabilnego, większościowego, e, większościowego, większościowych rządów nie udało się w Rudzie Śląskiej stworzyć? No, pytanie jest proste, odpowiedź zdecydowanie trudniejsza, Panie Redaktorze, chyba zabrakło tutaj takiej empatii, czy bardziej kierowania się interesem miasta, a nie interesem partyjnym. Pamiętam pierwszą kadencję pani prezydent, podczas której Platforma Obywatelska, ta miejska w Rudzie Śląskiej nie potrafiła pogodzić się z porażką w wyborach i cała kadencja upłynęła pod znakiem próby odwołania pani prezydent Grażyny Dziedzic. To bardzo rzutowało na naszą ówczesną pracę. Przypomnę, że w tym czasie była próba odwołania Pani Prezydent w drodze referendum, które okazało się klapą. Potem była jeszcze jedna, kolejna próba, podczas której wyszło na jaw, że fałszowano podpisy przy zbieraniu pod wnioskiem o odwołanie Pani Prezydent. Także to była ciężka sytuacja. Myślę, że w wielu przypadkach decydowały pewne animozje personalne pomiędzy poszczególnymi liderami klubów radnych, ale... Trudno, wiemy, wiemy, też, wiemy też, sprawie. jak skończyła się historia z Platformą Obywatelską w Rudzie Śląskiej, bo ta również zaliczyła solidne, solidną turbulencję po drodze. Tak swoją drogą, dzisiaj to chyba są dwie platformy mniej więcej w, w Rudzie. Ci, ci, którzy z niej odeszli, ci, którzy są w niej dzisiaj. A panie redaktorze, ja nie jestem członkiem Platformy Obywatelskiej, więc nie chciałbym wypowiadać się o problemach wewnętrznych Tak czy inaczej, grupowania. panie prezydencie, Rok, mówi Pan, sesja absolutoryjna w czwartek? Tak, w najbliższy czwartek mamy sesję absolutoryjną, podczas której radni będą musieli ocenić rok pracy Pani Prezydent Świętej Pamięci Grażyny Dziedzic. Rok temu, w oczywiście zupełnie innych jeszcze okolicznościach, radni nie udzielili wotum zaufania tej sytuacji powtórka, oczywiście, w normalnych okolicznościach oznaczałaby możliwość przeprowadzenia referendum. Tak. Ta możliwość przeprowadzenia referendum już była rok temu. Radni mogli skorzystać z tego instrumentu. A, bo to trzeci raz. Tak, dokładnie. Natomiast hmm, trudno powiedzieć, co się wydarzy w najbliższy czwartek. Trzeba by. Cierpliwie poczekać do sesji i zobaczymy jaka będzie dyskusja, jaka będzie ocena działań rządów pani prezydent Grażyny Dziedzic. Sytuacja zmieniła się diametralnie, więc trudno w tej chwili dywagować, co się wydarzy w czwartek. Z całą pewnością w Ródzie Śląskiej czekają nas najpoważniejsze od 12 lat zmiany. Pan wybaczy, ale pan już spakowany w tej sytuacji? Nie, jeszcze nie, ponieważ śmierć pani prezydent bardzo nas wszystkich zaskoczyła, więc jeszcze spakowany nie jestem, ale... Właściwie to mam... dzisiaj to pan y, mocą prawa chyba y, y, pełni obowiązki. Prezydenta do czasu wyznaczenia przez wojewodę komisarza. tak? Nie do czasu wyznaczenia komisarza, A, tylko do czasu wydania przez komisarza wyborczego decyzji o wygaśnięciu mandatu prezydenta. To miasta. jest kwestia kilku dni, zapewne. To tej jest sytuacji. kwestia kilku dni. W moim odczuciu nastąpi to na początku przyszłego tygodnia, czyli po pogrzebie pani prezydent Grażyny Dziedzic. Hmm, za kilka dni, tydzień. Władzę powinien przyjąć komisarz, wskazany przez premiera na wniosek wojewody. Dokładnie. E, no, przypomnijmy sobie, że różnie to też bywało, kiedy prezydenci Gliwic i Nowej Soli obejmowali mandaty senatorskie po poprzednich wyborach parlamentarnych. W Gliwicach odbyło się to całkiem szybko, około tygodnia. W Nowej Soli z kolei czekano na komisarza miesiąc, także to tutaj może być zupełnie... Różnie. Ustawa nie określa, panie redaktorze, czasu, w którym pan premier powinien powołać komisarza. Powinno to nastąpić oczywiście szybko, ale decyzja należy do pana premiera, także trudno ingerować w jego kompetencje. Kto powinien, pańskim zdaniem, w tej sytuacji, w której też jest miasto, zjawić się w takiej roli w Rudzie Śląskiej? No, na pewno powinna być to osoba, która zna sytuację rudy śląskiej, zna specyfikę tego miasta, zna problemy tego miasta. To byłoby najlepsze rozwiązanie, ale ustawanie określa... Czy jeden z zastępców na przykład yy, Dziedzic, to byłoby naj pańskim zdaniem, naj. Najlepsze rozwiązanie w tej sytuacji? To oczywiście byłoby najbardziej optymalne rozwiązanie, bo każdy z nas wie, jakimi problemami musimy się mierzyć, wie, jakie decyzje w najbliższym czasie trzeba będzie podjąć. To nie jest łatwy czas, łatwy okres. Przed nami wiele dosyć poważnych problemów, więc to byłoby, powtarzam, najlepsze rozwiązanie, ale też przypominam, że to pan premier podejmuje decyzję i tutaj trudno wchodzić w jego kompetencje, być może. Pan premier ma inną koncepcję, inne założenia i to jest jego prawo suwerenne. Plotka, którą słyszałem, zaznaczam, tylko plotka. Komisarzem w Rudzie Śląskiej nie ma być żaden ze znanych nam polityków Prawa, prawa i Sprawiedliwości. E, a urzędnik wojewody? Panie redaktorze, proszę mnie zwolnić z odpowiedzi na to pytanie. Ja chciałbym do czasu pogrzebu pani prezydent zwolnić z dywagacji na ten temat. Powtarzam, decyzję o powołaniu komisarza podejmuje pan premier. To jest jego suwerenne prawo. Każdą decyzję pana premiera przyjmiemy z pokorą. Mamy świadomość tego, że nasz mandat, mówię tutaj o sobie i pozostałych zastępcach Grażyny Dziedzic, kończy się z chwilą wydania decyzji o wygaśnięciu mandatu pani prezydent. I na tym nasza rola w Urzędzie Miasta w Rudzie Śląskiej na ten czas prawdopodobnie się zakończy. Komisarz ma prawo powołać swoich zastępców. Tak, czysto komisarz, teoretycznie. Trudno komisarz... też sobie wyobrażać, że będzie rządzi, zarządzał miastem, powiedzmy, e, przez kilka miesięcy. Może nawet... E, e. Jaki termin? No tutaj e, pan premier ma 90 dni, dni czy też nie To są maksymalnie 3, tak 3 jest. miesiące. Wszystko wskazuje na to, że... Będzie wybory... zarządzał jednoosobowo. Może być tak, że będzie zarządzał jednoosobowo. Wspomniany przez Pana przykład Gliwic właśnie to pokazuje, że ówczesny komisarz zarządzał jednoosobowo dużym miastem. Przypominam, że Gliwice są większe od Rudy Śląskiej, więc możemy sobie wyobrazić, że w Rudzie Śląskiej komisarz również będzie zarządzał miastem jednoosobowo. E, nie jest tajemnicą... Wszyscy o tym wiemy również poza Rudą Śląską, że poważnie o prezydenturze w Rudzie Śląskiej myślała dwójka polityków Prawa i Sprawiedliwości, parlamentarzystów w Prawa i Sprawiedliwości. Panie redaktorze, proszę zwolnić Zwalnia pana, z, z na ten temat. pana z dywagacji. pana z ale, ale e, gdy plotka okazała się prawdą, oznaczałoby, że tym komisarzem nie będzie ani Dorota Tobiszowska, ani Marek Wesoły, który zresztą na tej antenie tutaj e, zapowiadał mm, start w wyborach prezydenckich w Rudzie Śląskiej. Oczywiście w Wtedy jeszcze w normalnych okolicznościach. Tak, ale ta deklaracja z ust pana posła padała w zupełnie innych okolicznościach. Trudno w tej chwili przesądzać, jakie plany ma pan poseł, ale oczywiście, jeżeli zdecyduje się wystartować i ubiegać o mandat prezydenta Rudy Śląskiego, no to ma pełne prawo do tego. Z pewnością. Dwa razy już tutaj się mu... próbował też w, w tych wyborach startować. Ostatnie. W ostatnich przegrał w drugiej turze z Groszą Dziedzic. Dokładnie tak. Finalnie. Jak miastem, pańskim zdaniem, powinien zarządzać komisarz? No myślę, że komisarz powinien zapewnić sprawne funkcjonowanie miasta Dostępność. na ten czas wyłonienia nowego prezydenta, który będzie miał pełny mandat mieszkańców do sprawowania tej funkcji. A to jest kawał czasu. Więc uważam, to, to jest że... wybory, wybory, patrząc tak zupełnie realnie, to jest termin jesienny. No, wszystko wskazuje na to, że ostatnia niedziela września, ale to jeszcze zależy od y, paru innych czynników i od przede wszystkim decyzji premiera, a jak powinien zarządzać komisarz? No, przede wszystkim wydaje mi się, że powinien koncentrować się na tym bieżącym funkcjonowaniu. I uważam, to jest moje subiektywne odczucie, nie powinien podejmować strategicznych decyzji dotyczących miasta, bo no, w pewnym sensie, chociaż ma pełne uprawnienia prezydenta miasta, no nie ma legitymacji wynikającej z wygranych wyborów. Podobna sytuacja miała miejsce w Gliwicach, tam wtedy prezydent ustępujący prezydent Frankiewicz apelował do ówczesnego komisarza Janusza Moszyńskiego, aby powstrzymał się od, od jakichś decyzji, które będą rzutować na późniejszych losach miasta, to znaczy Bieżące zarządzanie, a nie e, jakieś takie bardziej perspektywiczne decyzje. Wie pan, że też różnie z tym, zupełnie różnie z tym bywa. To po pierwsze. Ale panie redaktorze, no tak jak powiedziałem, komisarz ma wszystkie uprawnienia prezydenta miasta. Może podejmować wszystkie decyzje łącznie z tymi strategicznymi. To już. Będzie zależało od jego postawy, jego przekonania i jego decyzji. Jakie strategiczne, Jaki strategiczne decyzje według pana czekają? Czekałyby prezydenta, komisarza, kogokolwiek, kto będzie przez najbliższe trzy miesiące zarządzał miastem? No, najważniejsza decyzja, jaką musimy podjąć, nie wiem czy nie będziemy musieli jej podjąć już w tym tygodniu, jeszcze przed przyjściem komisarza, to jest kwestia... Budowy szkoły podstawowej numer 17. To jest y, szkoła, która y, do tej pory mieściła się w starym budynku, który został w wyniku szkód górniczych bardzo zniszczony i podjęliśmy pani prezydent Grażona Dziedzic podjęła decyzję o budowie nowego budynku tej szkoły. Y, prace ruszyły z początkiem tego roku. No i niestety mamy ogromne problemy związane właśnie ze szkodami górniczymi. i Musimy podjąć decyzję, czy kontynuować tę inwestycję, czy ją przerwać. Jeżeli będziemy ją kontynuować, to mamy problem z szkodami górniczymi, które się pojawiają. No a jeżeli przerwiemy, no to nie wiadomo, kiedy znowu będziemy mogli podejść do tego zadania inwestycyjnego, a dzieci do budynku starej szkoły no nie mogą wrócić. Także to jest jedna z najbardziej strategicznych decyzji na już do podjęcia. No szkody górnicze, w... rozmawialiśmy o tym w zasadzie przy ostatniej okazji, yy, ostatniej okazji, kiedy pytałem Pana o, możliwe przedłużenie życia kopalni Bierżowice, chociażby czy kopalni Halemba. Inna strategiczna decyzja, panie prezydencie, również o niej ostatnio rozmawialiśmy, trasa NS w Rodzie Śląskiej. Przy ostatniej okazji wyrażał pan poważne wątpliwości o to, czy tę inwestycję uda się doprowadzić do końca, pomimo pozyskanych wtedy pieniędzy rządowych na budowę tej trasy. Coś się zmieniło? Nic się nie zmieniło i to I... jest właśnie kolejna strategiczna decyzja. Nic się nie zmieniło? Myślę, może... że pieniądze kolejne dostaliście. Tak, pieniądze dostaliśmy z Funduszu Inwestycji Strategicznych. One pozwolą nam na pewno wybudować odcinek trasy NS od dtś do ulicy Magazynowej i Brańskiego. I to jest bardzo dobra informacja dla naszego miasta. Te pieniądze, które otrzymaliśmy, przypominam, 64 miliony złotych, pozwolą nam ten odcinek ukończyć. To bardzo poprawi sytuację w tej części miasta. No ale wciąż mamy do zakończenia kolejne odcinki, odcinki trasy NS, które, które, na które mamy te 100 milionów przeznaczone. Ale tak jak mówiłem ostatnio, podjęcie decyzji o wykorzystaniu tych środków i budowie trasy NS może skutkować tym, że na 4-5 lat zablokujemy realizację pozostałych inwestycji w mieście i tu mamy ogromne wątpliwości, czy powinniśmy w ten sposób blokować miasto. No i taką decyzję prawdopodobnie komisarz będzie musiał podjąć, co z tym fantem zrobić? A mówiliśmy o nie podejmowaniu strategicznych decyzji. W Ale może być tak, że komisarz nie będzie miał wyjścia, bo trzeba będzie się określić, terminy lecą i trzeba będzie podejmować decyzję szybko, czy wchodzimy w to, czy nie wchodzimy. Wtedy już Jaka byłaby decyzja, Jaka byłaby decyzja hmm, pańskiej ekipy? ekipy grażony, grażony dziedzic w tej sytuacji? Trudno mówić w tej chwili o tym, jaka byłaby nasza decyzja. Wszystko zależy od wielu innych czynników, wskaźników finansowych, ekonomicznych. Wszystko zależy od tego, jakie pieniądze będziemy jeszcze otrzymywać z budżetu państwa na realizację pozostałych inwestycji w mieście. Także za wcześnie na to pytanie odpowiadać. To byłaby na pewno trudna decyzja, ale jaka, nie potrafię czy, przesądzić. Czy dodatkowe pieniądze, prawie 65 milionów złotych na tę trasę, czy to, czy, czy to sprawia, czy one sprawiają, że ta inwestycja jest bardziej prawdopodobna, bardziej realna? Oczywiście, że tak, bo to są poważne pieniądze, duże pieniądze, które. Ale to nie rozwiązuje całej inwestycji, jak rozumiem. Tak? Bo 100 milionów, które dostaliście, to jest cały cały, cały odcinek. No, według naszych szacunków, nie etapy. Według, nie etapy. Panie redaktorze, według naszych szacunków, dokończenie trasy NS do Bytomia to jest wydatek rzędu około 450 milionów złotych na dziś. 450 dzisiaj? Tak jest. To, to, to wykładniczo rośnie ta. ta, ta no niestety kwota. tak rosną ceny. Przecież wszyscy widzimy, co się dzieje na rynku materiałów budowlanych, na rynku pracy. On, te ceny idą gwałtownie w górę, więc kosztorys, który opiewał kiedyś na 320 milionów złotych, w tej chwili spokojnie licząc jest na poziomie 450 milionów złotych. No mamy 160 milionów, więc gołym okiem widać, że brakuje nam bardzo dużo pieniędzy. Ale rozumiem pan, że z I punktu Ruda widzenia Ruda kogoś, kto samo... te pieniądze rozdaje, albo kogoś, kto na przykład lobbował za, za przyznaniem ich Rudzie Śląskiej, takie są okoliczności yy, w, w, przyznawania tych pieniędzy yy, w rządowych programach. No to wie pan, trudno będzie, byłoby zrozumieć również mieszkańcom, że miasto ma... Sprażone. 165 milionów. I dlatego powiedziałem, że to będzie bardzo trudna decyzja, panie redaktorze. Tu właśnie dotykamy sedna problemu. Trudno będzie wytłumaczyć mieszkańcom, ale nie tylko mieszkańcom, rządowi, że nie sięgamy po te 100 milionów złotych. 165. 65 na pewno wykorzystamy. Jesteśmy już praktycznie, przygotowujemy się do ogłoszenia postępowania przetargowego na wyłonienie firmy, która... Podjęłaby się realizacji tego zadania, więc te 65 milionów powinniśmy wydać, jeżeli nam się nie potknie całe postępowanie przetargowe. A te 100 milionów złotych będziemy musieli albo komisarz będzie musiał szybko podejmować decyzję. W sobotę oficjalne pożegnanie. Grażyny dziedzic w Rudzie Śląskiej. Oficjalne i otwarte dla każdego, jak rozumiem, tak? Tak, e, wszystkich mieszkańców, nie tylko mieszkańców Rudy Śląskiej zapraszam. To będzie msza święta w intencji pani prezydent. Ona się odbędzie o godzinie 10 w kościele pod wezwaniem świętego Pawła w Nowym Bytomiu. Z drugiej strony jednak nie będzie to uroczystość pogrzebowa, to też zaznaczmy. E... Dokładnie. Pani prezydent. E prosiła czy życzyła sobie żeby jej pogrzeb miał charakter rodzinny w wąskim gronie więc rodzina postanowiła uszanować jej wolę i pogrzeb pani prezydent odbędzie się w innym terminie i zaznaczmy jeszcze również taką, taki, taki szczegół że tego czy żadnych informacji dotyczących pogrzebu ani, ani daty ani miejsca i, i, i innych po prostu miasto nie, ani ani bliscy Grażyny dziedzic po nie udzielają więc więc jak rozumiem I proszę uszanować tę decyzję wszystkich proszę nie dociekać kiedy i gdzie ten pogrzeb się odbędzie rodzina z którą rozmawiałem pod koniec tygodnia bardzo prosiła by mogła pożegnać matkę babcię własnym gronie w spokoju bez tego całego zgiełku czyli jedyna okazja żeby zrobić to na oficjalnym, oficjalnym w oficjalnych okolicznościach to jest sobota Godzina 10. 10 w Rudzie Śląskiej, właściwie w, przy ludzkim Rynku, można powiedzieć, w Nowym Bytomiu. Krzysztof Mejer, wiceprezydent Rudy Śląskiej był dziś z nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Miłego dnia, do zobaczenia, do usłyszenia.